Prezes Narodowego Banku Polskiego podnosi argumenty przeciwko wejściu Polski do strefy euro. Wyjaśnia, że przyjęcie wspólnej waluty wyhamuje nasz pościg za krajami bogatymi. Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, hamował entuzjazm związany ze spadkiem inflacji. Prognozował, że w marcu znajdziemy się co najmniej blisko celu inflacyjnego, ale kreślił też scenariusz wokół tego, co może się wydarzyć, kiedy rząd zrezygnuje z zerowego VAT-u na żywność lub nie przedłuży zamrożenia cen energii. I tutaj w grę wchodzi nawet gwałtowny wzrost do 6, nawet 8%. Wobec wciąż podejmowanej w Polsce dyskusji o przyjęciu euro, prezes Narodowego Banku Polskiego ostrzegał, że taka decyzja spowolniłaby nasz wzrost gospodarczy. Wyjaśnił, że przestalibyśmy doganiać kraje bogate. Skumulowany wzrost realnego PKB od pierwszego kwartału 2004, żeby tu nie było, że jakaś jest polityka w tym czy coś, do trzeciego kwartału 2023, dopóki mamy dane, są takie, no to są suche dane. Proszę zobaczyć strefę euro, proszę zobaczyć Polskę. My dystans do strefy euro, jak wiecie, do krajów tych najbogatszych połykamy. Jeśli nie zmieni się dynamika, z jaką Polska pokonuje ten dystans, według prezesa Narodowego Banku Polskiego, za 80 lat będziemy już wśród krajów zamożnych. Wchodzenie do euro, czy przymierzanie się, czy dyskutowanie o tym ma sens wtedy, kiedy będziemy na wyższym poziomie rozwoju, porównywalnym z dominującymi krajami w Europie, które mają euro. Profesor Adam Glapiński poinformował o tym, ile złota kupuje Narodowy Bank Polski. W poprzednim roku było to 130 ton, czyli o 30 ton więcej tylko od tego, co zastał obecny prezes, gdy objął stery w banku centralnym. W tej chwili Polska ma łącznie 360 ton złota. To odpowiada wartości około 13% wszystkich rezerw dewizowych, no i w ogóle rezerw. Narodowy Bank Polski chce, aby udział złota w rezerwach wzrósł do 20%. Jak wyjaśnił prezes banku, mają tyle kraje zasobne. Jednocześnie, jak zauważył, część tego złota musi znajdować się za granicą w bezpiecznych lokalizacjach. Za takie uznał na przykład Londyn czy Nowy Jork.